Lubomir Tomaszewski urodził się w 1923 roku w Warszawie, zmarł w Nowym Jorku w 2018 roku. Był ceramikiem, rzeźbiarzem, malarzem, projektował figurki ćmielowskie w latach 50. Od 2005 roku tworzył nowe projekty dla fabryki porcelany AS Ćmielów. Bardzo dobrze był oceniany przez krytyków sztuki współczesnej. Utalentowany projektant i chociaż projektom ceramicznym, projektom porcelanowym poświęcił raptem 10 lat swojej twórczości, to niewątpliwie zapisał się wielkimi zgłoskami w tej materii. W 1956 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Ceramiki i Szkła Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Stworzył ponad 30 projektów porcelanowych wzorów. Największą popularnością cieszyły się m.in. kura, kogut, hart, kruk, wielbłąd, śpiewaczka, dziewczyna w spodniach, dama z lustrem i arabka. W 1961 roku przystąpił do pracy nad nowym serwisem do kawy i stworzył dwa bardzo, można by powiedzieć, do tej pory nowatorskie, czy patrzące zupełnie inaczej na serwisy porcelanowe do kawy wzory, a mianowicie Dorotę oraz Inę. W 1963 roku otrzymał pierwszą nagrodę na wystawie na Kongresie Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Projektantów Wzornictwa Przemysłowego w Paryżu. A w 1966 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tam realizował swoje prace rzeźbiarskie, prowadził eksperymenty malarskie, zaczął tworzyć dzieła sztuki oparte o łączenie ze sobą żywiołów natury z wytworami mniej naturalnymi. Wykorzystywał drewno, kamień, łączył je ze szkłem, z metalem. W 2005 roku we współpracy z fabryką porcelany AS Ćmielów stworzył kilka nowych projektów. Te projekty też można w tej chwili w fabryce porcelany w Ćmielowie zakupić. W gablocie wybitnie kobieco. Panna z gitarą, trzy figurki, dwa malowania. Pokazujemy też, żebyście mogli Państwo w miarę wygodnie z każdej strony tę figurkę obejrzeć. Panna z gitarą pochodzi z roku 1958. Oprócz tego mamy toaletę poranną z roku 1959. Zuzannę w kąpieli, to ta pochylona dziewczyna schylająca się do prawej nogi swojej z 1959. Dziewczyna z dzbanem z roku 1965. Patrząc chronologicznie, całości dopełnia figurka relaks. Dziewczyna siedząca w takiej rozciągniętej pozie, odziana w bardzo schematycznie wyrzeźbioną suknię, pomalowaną w czarne długie paski, z końskim ogonem, czy włosami zaplecionymi w koński ogon. Figurki Lubomira Tomaszewskiego prezentowane na tej wystawie to lis skradający się. Co ciekawe, akurat ta figurka, czy taka nazwa jest przypisana do dwóch figurek. My pokazujemy i mamy w swoich zbiorach lisa w wersji większej, ale też jest lis mniejszy. Oprócz tego bawół afrykański, bardzo kolorowy. Może nie do końca tak bardzo kolorowo, ale na pewno wyróżniają się w jego malaturze te biało-żółte przebarwienia. Bardzo oszczędne, ale nadające jemu charakterystyki. Jeszcze na karku takie wyniesienie. No, na pewno jest to
ciekawe studium sylwetki. Kolejnym ciekawym projektem jest Trójnogi w wykonaniu Wielbłąd. Tutaj też ta oszczędność formy, rezygnacja z czterech kończyn na rzecz trzech. Ten sposób postrzegania zwierząt u artystów ćmielowskich bardzo często się przewija. Wielbłąd w czarnym szkliwieniu. Co ciekawe, też w szkliwieniu bardzo misternym, bardzo trudnym, bo jak Państwo przyjrzycie się tej linii idącej od przedniej do tylnej nogi oraz fragmentowi garbu, są tam takie jasne przebarwienia. Te przebarwienia to jest wydrapywanie szkliwa. Praca bardzo misterna, bardzo żmudna. Po naniesieniu szkliwa jeszcze przed jego wypałem malarz czy malarka wydrapuje niewielkie fragmenty, tworząc właśnie takie charakterystyczne zdobienie. I to też w wielu figurkach jest w Ćmielowie stosowane. To oczywiście z automatu też podnosi cenę danej figurki, dlatego że no jest to praca bardzo, bardzo czasochłonna, a częstokroć też bardzo precyzyjna. Kolejną ciekawą pracą Tomaszewskiego jest mamut masywny z trąbą łączącą się z przednimi kończynami, z długimi kłami zawiniętymi po to, żeby te kły były jak najbezpieczniejsze, żeby ich gdzieś tam nie utrącić. Natomiast to też niewątpliwie przysparza kłopotów w wykonaniu takiej figurki, dlatego że ją trzeba na pewno z kilku części skleić, odpowiednio uformować. Oprócz prac Tomaszewskiego, dwie prace Wincentego Potackiego. Jest to Byk oraz Kot najeżony. Byk, projekt z 1962 roku. Znowu w czarnym malowaniu, znowu z elementami wydrapywanymi. Niezwykle udana figurka.